Wysoka Rado, już kolejny raz pod obrady, tym razem prawdopodobnie skutecznie, został wprowadzony wniosek o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Skorzystam w tym momencie z uprawnienia, że mogę ustosunkować się do niektórych argumentów. Radnym gminy jednak letnisko zostałem wybrany w listopadzie 2010 roku. Uzyskałem drugi wynik wobec konkurencyjnej pani radnej Marzenie Wiośnie. Pierwotnie kandydatem na wójta, którego miałem wspierać, był nieżyjący już dziś świętej pamięci Andrzej Balicki. To on organizował grupę, która miała nie doprowadzić do trzeciej kadencji Dariusza Rzeczyńskiego. Z powodów osobistych świętej pamięci Andrzej nie wystartował sam w wyborach i poparł nowego kandydata, pana Piotra Leśnowskiego, którego osobiście nie znał. W tym miejscu chciałbym sprostować nieprawdę, którą pan przewodniczący Kurowiecka powiedział na sesji Rady Gminy 25 listopada na temat tego, kto był proponowany na przewodniczącego Rady Gminy. Pan Kurowiecka stwierdził, że miałem mu powiedzieć, że on powinien być przewodniczącym Rady Gminy, bo ja się nie nadaję. Nigdy czegoś podobnego nie powiedziałem. To jakiś kolejny wymysł pana Kurowieckiego. W rozmowach na temat tego, kto miał być przewodniczącym Rady, zaproponowałem świętej pamięci Andrzejowi Balickiemu, że taką propozycję złożymy pani Marzenie Wiośnie Michałek z dwóch powodów. Po pierwsze, że dostała największą ilość głosów. Po drugie, chciałem, by PSL i pani Wiosna poparła kandydata Piotra Leśnowskiego na wójta. Zarówno kandydat PSL-u na wójta pan Majer, jak i pani Wiosna bezwarunkowo poparli Piotra Leśnowskiego. Pani radna Marzena Wiosna nie chciała zostać naszą kandydatką na przewodniczącą i zaproponowała moją osobę. Pan Andrzej Waliński również zaproponował mnie i tak doszło do zgłoszenia mojej kandydatury. Rada Gminy jednomyślnie poparła tę kandydaturę 2 grudnia 2010 roku. To, że został pan wiceprzewodniczącym Rady, to też był przypadek. Do pana mówię, przewodniczącego klubu. Bo pewnie już pan sobie nie przypomina rozmowy całego klubu i komitetu na dzień przed pierwszą sesją na górze w hotelu Podróżani. Padła wówczas propozycja, by pan jako radny poprzedniej kadencji został przewodniczącym komisji rewizyjnej. Po to, by dokładnie przyjrzeć się działalności wójta Rzeczkowskiego na wypadek jego wygranej. Powiedział pan wówczas, że na pewno do komisji rewizyjnej pan nie wejdzie, więc został pan kandydatem na wiceprzewodniczącego Rady. Zresztą, jako jedyny z prezydium, dostał pan tylko 10 głosów, bo opozycja na pana nie zagłosowała. Znając pana zachowanie, widocznie z poprzedniej Rady. Bardzo prędko się przekonałem, że to był błąd i z naszej strony. Na jednej z pierwszych sesji, gdzie tak liczyła się w jedność w walce z byłym wójtem, pan nagle wstał i z uśmiechem na twarzy powiedział, że wychodzi i idzie do domu. Pamiętamy to wszyscy. Po dziś dzień mam przed oczami śmiech, jaki wywołał pan na twarzach radnych z Komitetu Uczciwi na Start. Szczególnie pamiętam śmiech pani radnej Pasek i ówczesnej wicewójt pani Kronowi. Było mi wstyd za pana i bardzo prędko przekonałem się, że biedny wójt Rzeczkowski miał rację, gdy nazwał pana zachowanie elementem folkloru na sali Rady Gminy. Żadnej pomocy z pana strony nie było. Wieczne niezadowolenie, nawet jak zrobiliśmy pana przewodniczącym klubu radnych, nie chciał się pan zaangażować w pracę i we współrządzenie. Dla mnie jest pan osobą o mentalności wiecznego opozycjonisty i pesymisty, ale to pana sprawa. Padła na początku kadencji propozycja, by wszyscy radni, którzy chcą, zasiedli w komisjach Rady Gminy. To pan zaprotestował, argumentując, że w poprzedniej kadencji pan oraz świętej pamięci pan Jan Głębocki byliście wycinani z komisji przez ówczesnych stronników wójta Rzeczkowskiego. Więc nie należy powoływać opozycji do komisji. Została powołana do komisji pani radna Renata Pasek, gdyż w przypadku powołania klubu reprezentant klubu miałby zasiadać w komisji rewizyjnej. Tak wygląda więc prawda w kwestii początku, czyli powoływania prezydium i członków.
członków komisji. Pierwsze 8 miesięcy tej rady były trudne z jasnej przyczyny. Trzeba było w interesie naszej gminy doprowadzić do powtórzenia wyborów na wójta i zmian we władzy wykonawczej. I wiadomo było, że chcąc, nie chcąc, będzie to tu dochodzić do scyzji i potyczek politycznych. Za przyzwoleniem, akceptacją i poparciem Klubu Radnych Wspólnoty wziąłbym na siebie obok pana Piotra Leśnowowskiego cały ciężar prowadzenia kampanii informacyjnej o rządach Dariusza Rzeczkowskiego. Wszyscy byliśmy w to także zaangażowani. I pan Spasiński, i pan Borkowski, i pan Kurowiecka, i przecież w szczególny sposób pan Maciej, pan radny Maciej Frączek. Oczywiście te przepychanki na Radzie Gminy w ciągu pierwszych miesięcy nie były z mojego punktu widzenia wskazane. Gdybym chciał patrzeć tylko na swoją korzyść, to powinienem siedzieć cicho i spokojnie organizować sesję. Tylko że dzięki mojej determinacji na tak szeroką skalę zostały nagłośnione nieprawidłowości z ubiegłych lat. Nie mam więc pretensji do państwa radnych z Komitetu Byłego Wójta, że dziś domagają się od mojego odwołania. Różnimy się w ocenie tamtych rządów. A skoro nie dostrzegacie państwo żadnych pozytywów w tych rządach, to jest jasne, że taka osoba jak ja nie będzie wam nigdy odpowiadać w tym miejscu. Dzięki moim informacjom dowiedzieliście się państwo, że są tu wypłacane gigantyczne nagrody, co potem potwierdziło się w kartach płac wydobytych z trudem przez pana radnego Macieja Frączka. Pan Kurowiecka był radnym 4 lata poprzedniej kadencji. I co zrobił? Co się dowiedział? Nic. Słomiana opozycja. Ja, jak sobie postanowiłem, że trzeba zmienić wójta, to musiałem zapalić ludzi do tego, by przy ewentualnym powtórzeniu wyborów do tych wyborów poszli. Od 2 września 2011 roku mamy nowego wójta. Rozpoczęły się zmiany na lepsze. Zostały wprowadzone oszczędności, skończyło się rozdawnictwo. Zaczęły się pojawiać nowe inwestycje i plany działania. Pierwsza próba odwołania z funkcji przewodniczącego rady miała miejsce w styczniu, kiedy padł wniosek o likwidację szkoły w Wysowicach. Szkoły tej bronił pan radny Borkowski. No i zbuntował się przeciwko mnie i wójtowi. Jakbym to ja był inspiratorem rozwiązania tej szkoły. Inspiratorów rozwiązania szkoły w Wysowicach to niech pan szuka wśród swoich kolegów i pan doskonale wie, o czym mówię. Jednak ten 3-letni okres to oprócz kampanii wyborczo-informacyjnej to także czas spokojnej pracy i inicjatyw, które wyszły ode mnie. 1 sierpnia 2011 roku, jeszcze gdy pełniącym obowiązki wójta był pan Albert Borkowski, Bobrowski, zorganizowałem ochotę. Mieszkańcy jedli letnisko w hołdzie powstańców warszawskich. A 11 listopada 2011 roku obchody Dnia Niepodległości. Z mojej inicjatywy pierwszy raz w historii tej gminy Rada Gminy tej kadencji jednomyślnie przyznała tytuł honorowego obywatela gminy księdzu biskupowi Stefanowi Ściczkowi. Wzruszająca uroczystość odbyła się prawie 2 lata temu. Z mojej inicjatywy w lutym 2012 roku zostały prowadzone wiedzy dla sołtysów uczestniczących w sesjach radnych. Drugi raz w maju 2012 roku z inicjatywy mojej i środowiska leśników został przyznany pośmiertnie tytuł honorowego obywatela gminy Jednia Letnisko panu redaktorowi Andrzejowi Zaleskiego. A nasza gmina, jak nigdy dotąd, była obecna na obchodach Dnia Niezapominajki w ośrodku lasu. Serdecznie dziękuję każdemu z pań i panów radnych za poparcie inicjatyw dotyczących nadania honorowych obywatelstw. W czerwcu 2012 roku na strefie Kibica Euro 2012 gratulowaliśmy jako radni gminy naszemu gminnemu klubowi sportowemu Jodła sukcesu, pierwszego w historii awansu do Ligi Okręgowej. Byli na tej strefie kibica na podium obecni radni, którzy fakt zorganizowania tej strefy podali jako argument za obniżeniem pensji wójtowi. W październiku 2012 roku w dużej mierze na własny koszt
zorganizowane z rozmachem uroczystości upamiętniające działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Gra miejska, jaka została zorganizowana dla gimnazjalistów z mojej inicjatywy i przy moim oraz pana wójta leśnopolskiego wsparciu, była ewenementem w skali regionu. Wzruszające spotkanie młodzieży z kombatantami z RK z całą pewnością może kiedyś zostanie docenione przez tych młodych ludzi, bo przez państwa, którzy podpisali ten wniosek o moje odwołanie, jakoś nigdy tego typu inicjatywy nie zostały pozytywnie zauważone. Zostałem za to doceniony przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, który w październiku 2012 roku przyznał mi dyplom w uznaniu. Bardzo proszę. Ponownie 11 listopada 2012 roku zorganizowałem obchody Święta Niepodległości. Jak część z Państwa pewnie wie, pierwszy raz wyszedłem z inicjatywą organizacji dożynek powiatowo-gminnych, które dzięki woli i współpracy wójta leśnowolskiego i pana starosty Ślifirczyka zostały zorganizowane we wrześniu bieżącego roku i które to dożynki według wielu relacji były najlepszymi dożynkami od początku istnienia samorządu powiatu radomskiego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowałem uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i ostatnią uroczystości 11 listopada. W wakacje 2013 roku odbył się turniej piłkarski Sowiec. Wyjątkowo w tym roku był on o puchar przewodniczącego Rady Gminy, więc aktywnie włączyłem się w organizację finału. Na moje zaproszenie do jednej letniska przyjechał były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejda, który wręczył zwycięskim drużynom nagrody. Finał został zorganizowany bardzo profesjonalnie, a impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. We wrześniu bieżącego roku otrzymałem z rąk ministra Andrzeja Kulerta srebrny medal opiekuna miejsc pamięci walki narodowej przyznany przez przewodniczącego Rady Ochrony Walk i Męczeństwa Władysława Bartoszewskiego. Jest to dla mnie powód do dumy. Wspólnie z wójtem doprowadziliśmy do tego, że ta sala jakoś porządnie wygląda. Są warunki do obrad, jest nagłośnienie. Czasami małe usterki powiem, ale tak bywa. Skończyłem między innymi z tymi obciachowymi bułami na stołach, które tu były powodem do dumy poprzedniej władzy, a jednocześnie powodem do śmiechu dla mieszkańców oglądających na zdjęciach sesję. Po ustaleniu z panem wójtem doprowadziłem do zamieszczania w BIP-ie protokołów z sesji. Teraz także są zamieszczane protokoły z komisji, jak również są i już będą zamieszczane wszystkie relacje filmowe z sesji. Jeśli coś się nie wydarzyło szczególnego, odbyłem każdy swój dyżur i znaczną część dyżuru za pana przewodniczącego Kuropieskiego, który zaczął przychodzić na nie dopiero od września. Ale w ostatni poniedziałek panie przewodniczący, znowu pana nie było. Jest taki piękny film, fragment właściwie filmu, gdzie pan Kuropieska buja się na tym fotelu i z uśmiechem mówi, że przecież to na tym polega, żeby brać pieniądze i nic nie robić. Może dla pana, ale nie dla mnie. Ja nie mam poczucia, żebym brał pieniądze. Praktycznie całą dietę przeznaczam na działalność. Z tym, że moje zaangażowanie wykraczało poza to, co musiałem zrobić jako przewodniczący. Zawsze byłem i jestem dostępny, kiedy tylko była potrzeba. Angażowałem się na 110% i nie mam poczucia, bym dzielił radnych na lepszych i gorszych. Że tylko wyliczę kilka spraw. Czterokrotnie byłem w Rajcu Szlacheckim u pani radnej Pasek w sprawie odwodnienia posesji. Wspólnie z wójtem byłem parokrotnie i w Szatkowie i u prezydenta Radomia w sprawie ulicy Polanej. Jak i z panem wójtem jeździłem na rozmowy w sprawie przedłużenia autobusu na Sadów. Wielokrotnie jeździłem do wójta gminy Pionki i burmistrza Pionek w sprawie drogi przy więzieniu na Marynie wspólnie z panią przewodniczącą Katarzyną Bartą. Gdzie tu widać dzielenie radnych?
Czy to przemieszczę jedną sytuację? Na jednej sesji pod koniec 2012 roku pan radny Lewandowski niespodziewanie opuścił okład obradny. Gdy tylko dowiedziałem się od pani sekretarz, że było to spowodowane złym samopoczuciem, natychmiast zadzwoniłem do pana radnego. To kolejny przejaw traktowania radnych jako lepszych i gorszych. A może dzielenie na lepszych i gorszych było wówczas, gdy głosowaliśmy w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z panu radnemu Waldemarowi Lewandowskiemu z Gościnem, gdzie wbrew stanowisku wójta nie zagłosowałem za. Reasumując, nie uważam, żebym dzielił radnych na lepszych i gorszych. Natomiast utarczki słowne są elementem debaty publicznej. Ja także z Państwa strony jestem poddawany różnym złośliwościom i z tego powodu się nie obrażam. Uczestniczyłem w znacznej ilości komisji Rady Gminy, w większości komisji budżetowych i zdrowia. Wielokrotnie reprezentowałem gminę sam lub z wójtem na różnego rodzaju uroczystościach, jak chociażby ostatnio na pogrzebie przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębiu. Patrząc na te 3 lata, mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Moją kadencję i pracę ocenią w swoich rozważaniach mieszkańcy, moi sąsiedzi z ziemi. Z uwagi na to, że jestem człowiekiem dość nieustępliwym i trwającym przy swoich zasadach i poglądach, nie mam i nie miałem zamiaru uczestniczyć w jakichś targach w kwestii dalszego sprawowania funkcji. Nie jestem przywiązany do tej funkcji, i przywilejów z nią związanych. A pomysły, które jeszcze chcę zrealizować, nie są powiązane ze sprawowaniem. Jak zauważyliście Państwo, od ponad roku byłem wyciszony, jeśli chodzi o spory między częścią z Was a wójtem. Nie byłem stronniczy, mimo że nie ukrywam, że popieram wójta Leśnowolskiego, bo jest dobrym wójtem i dobrze pracuje dla naszej gminy. Nie mając związanych rąk z funkcją przewodniczącego, nie będę miał teraz oporu w swobodnej ocenie chociażby Państwa radnych wnioskodawców, ale i niektórych Waszych mocodawców. Jeśli się kiedyś zagalopowałem i kogo kiedykolwiek uraziłem, nie politycznie, bo debata polityczna rządzi się swoimi prawami, ale osobiście, to serdecznie z całego serca przepraszam. Szanowni Państwo, nie wiedząc jeszcze, jaki będzie wynik głosowania, jeżeli będzie dla mnie pozytywne, to i tak zgłaszam wniosek o odwołanie mnie z funkcji, który mam tutaj w kopercie, z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Dziękuję za uwagę. Należy się tak smucić, widzę wszyscy, bo taka cisza zapanowała, szkoda, że wcześniej nie panowała podczas tej debaty, ale przechodzimy do regulaminu odnośnie sporządzenia kart do głosowania, ale wcześniej należy powołać o komisję skrutacyjną. Kogo Państwo proponują do komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę o zgłaszanie do 3 kandydatów. Pan radny Waldemar Lewandowski. Tak. Kto drugi? Ja zgłaszam panią Renatę Solecką. No ja jeszcze bym zgłosił pana radnego Bogdana Sikorę, o ile można. Można. Uważam, że skład będzie taki mieszany, ale taki, że
po prostu, który podejdzie naprawdę z rozwagą do całego wniosku o odwołanie. Proszę Państwa, czy będziemy głosować za tym powołaniem komisji konsultacyjnej? Myślę, że tak. Kto jest za powołaniem pani radnej Renaty Pasek, pani radnej Renaty Soleckiej i pana radnego Bogdana Sikorę do komisji rewizyjnej? Proszę o podniesienie, przepraszam, skrutacyjnej, proszę o podniesienie ręki w górę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za oddano 12 głosów, jedna osoba się wstrzymała. W takim razie poproszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Przewodniczącego sobie sami Państwo wybierzecie, tak? Tak. Ile będzie potrzeba na zorganizowanie tych kart do głosowania? 10 minut? Panie radny, bo co to pana się zgłasza, bo pan już... No bardzo proszę, w takim razie zarządzę 10 minut przerwy i o konstytuowanie się.